Oglądacie One Million News, informacje ze świata kryptowalut i blockchain. Krzysztof Krężołek, zaczynamy. Bezpiecznie jak w banku, to stwierdzenie zaczyna nabierać znaczenia również w świecie kryptowalut. Bundestag przegłosował nową ustawę, na podstawie której banki będą miały możliwość przechowywania oraz sprzedaży bitcoinów. Ustawa ta musi jeszcze zostać przyjęta przez władze. Informacja jest o tyle dobra, gdyż usprawni to operacje bankowe związane z kryptowalutami oraz zdecydowanie pomoże to dotrzeć kryptowalutom do znacznie większego grona odbiorców. Stowarzyszenie Banków Niemieckich popiera projekt, argumentując, że klienci dzięki doświadczeniu i mechanizmom, jakim dysponują instytucje finansowe, będą bezpieczniejsi. Blockchain pomoże rynkowi spożywczemu. Według badań przeprowadzonych przez Juniper Research dzięki technologii blockchain rynek spożywczy może zaoszczędzić nawet 31 miliardów dolarów. Blockchain pomoże wykrywać oszustwa w procesie transportu produktów spożywczych. Wedle doniesień, potężne firmy spożywcze, takie jak Carrefour oraz Nestle, informowały już o swoich inicjatywach związanych z tą technologią. A niektóre firmy. Wykorzystują już rozwiązanie łańcucha bloków od firmy IBM. Libańskie banki ustaliły limity wypłat w niepaństwowych bankach na 1000 dolarów. Jest to limit cotygodniowy. Takie restrykcyjne ograniczenia wywołały liczne protesty. Remedium Libijczyków na takie ograniczenia są kryptowaluty, które nie są zależne od instytucji oraz banków. Według doniesień, Chiny chcą wyemitować swojego cyfrowego juana. Jest duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to już w przyszłym roku. Taką samą inicjatywą wykazało, wykazują się Francja oraz Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Dzięki współpracy ze startupem Life Labs, rząd Brytyjskich Wysp Dziewiczych dąży do wyemitowania stablecoina w stosunku 1 do 1 względem dolara amerykańskiego, sugerując, że dzięki temu rozwiązaniu Skorzystają na tym wszyscy użytkownicy. Cyfrowa waluta dostępna będzie zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Powodem takich zmian są niższe opłaty transakcyjne oraz szybkość przesyłania środków. Blockchain pomoże ograniczyć fałszywe wiadomości w internecie. W raporcie założeń dotyczącym technologii blockchain przewiduje się, że w 2023 roku. Blisko 30% wszystkich informacji na świecie będzie weryfikowana przez technologię blockchain. Wyjątkowość ta będzie polegać na tym, że informacje oraz zasoby audio i wideo będą przechowywane na wielu serwerach należących do wielu podmiotów, a nie jak do tej pory tylko na jednym serwerze. Dzięki blockchainowi pozwoli to śledzić całą drogę powstawania informacji oraz weryfikować próby modyfikowania ich. Na każdym etapie, co ulepszy jakość udostępnianej treści. Czyżby internetowi surferzy mieli doczekać się lepszych czasów? Na dziś to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku One Million News. Pozdrawiam!